Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, padł rekord świata w szachach. Mianowicie, dwunastolatek został arcymistrzem, najmłodszym arcymistrzem w historii szachów. Dokładnie w wieku 12 lat, 4 miesięcy i 25 dni ten tytuł uzyskał. Pobił rekord Sergeja Kariakina sprzed ponad 20 lat, który zdobył ten tytuł w wieku 12 lat i 7 miesięcy dokładnie. Więc mamy nowego amerykańskiego arcymistrza na świecie, najmłodszego zresztą. No i tutaj partia właśnie decydująca, która, która właśnie dała mu ten tytuł. Grał e, kołówkę w Budapeszcie, kołówkę arcymistrzowską. Jego przeciwnikiem jest Leon e, Luke Mendonka, e, 2549, 16-latek. No, tch, wiecie, no też e, pokaźny ranking. No i przejdźmy, e, może od razu do rzeczy. D4. Tym ruchem się rozpoczęła partia. Skoczek F6, C4. G6. Skoczek na C3. E, D5. No właśnie, bo widzimy, że możemy przejść tutaj do różnych oczywiście debiutów. Obrona królewsko-indyjska, rzeczy Jasna. Jakieś tutaj zagranie C5 istnieje, ale dobra, jedziemy tutaj z obroną Greenfelda, tak zwaną i po ruchu D5 możemy zagrać bardzo dużo opcji dla białych, mianowicie z planem skoczek F3, goniec c 4 e 3 Takie istnieją opcje można też po prostu wybić, jak skoczek wybija, to E4 i tak dalej. Tych wariantów jest cała masa, jeszcze istnieje po skoczek F3, następnie Hetman B3 takie ciekawe rzeczy. No ale w partii zostało zagrane goniec na F4. Goniec na G7. Normalna sprawa. Kończymy rozwój E3. Roszada, wieża C1 e, i C5. Bo głównie w Greenfeldzie chodzi o to, że. E, żeby atakować centrum, żeby te centrum tutaj podważać, żeby te pionki się tu gryzły wzajemnie. No i walka, walka jest tutaj na całego. Plus dla czarnych jest taki, że jest zrobiona roszada, można przystępować do akcji, no ale plus białych jest taki, że ta wieża, zobaczcie, w tym wypadku już działa po linii C, jest OK, ale no to jest wszystko normalne, tutaj gramy dalej. Na tym poziomie tutaj przeciwnicy na pewno jeszcze kontrolują sytuację. Po biciu na C5, moi drodzy, Goniec zagrał na E6. Kontrola punktu D5 oczywiście, skoczek na e f3, skoczek na c6, no i tutaj czarne można powiedzieć, że mają to, co chciały, wyprowadzone cztery lekkie figury, zrobiona rozszada, e, król jest bezpieczny, no i walczymy sobie dalej o centrum, goniec zagrywa tutaj na e2, hetman a5. Hetman a5 jest ładnym ruchem, z tego względu, że wiążemy skoczka i wpuszczamy wieżę za chwilę na d8, tutaj walcząc o centrum, ale białe zagrały, moi drodzy, skoczkiem na g5. Ja sobie zdaję sprawę, że w tym momencie jest strasznie dużo, dużo wariantów. No takie są szachy, skomplikowane nieco na wyższym poziomie. Dużo tych opcji się pojawia. Nie jesteśmy w stanie oczywiście teraz wszystkiego omówić, ale zawsze jakaś analiza partii daje nam jakiś tam obraz sytuacji, więc to na pewno nas uczy. No, zachęcam serdecznie. Moi drodzy, w tej sytuacji tutaj czarne mogłyby na przykład zagrać wieża AD8, żeby walczyć o centrum. I na przykład po wybiciu tutaj tracimy tego gońca wbrew pozorom, ale nic się może strasznego nie dzieje. Po Hetman A4 po wybiciach wszelakich, żeby. Znaczy Hetman A4 jeszcze jest po to, żeby troszeczkę tutaj tego skoczka Oswobodzić chodzi o to, żeby nie było takiej opcji jak skoczek E4, że skoczek będzie atakował, goniec będzie atakował i hetman będzie atakował. Byłoby bardzo niebezpiecznie, może dlatego też ta wymiana mogłaby nastąpić i na przykład D4. Walka jest tutaj po obydwu stronach, myślę, że dosyć wyrównana. ciekawe, ciekawe pozycje mogą powstać, dosyć ostre, nietuzinkowe. Ale przejdźmy do rzeczy, właśnie bo tutaj czarne zagrały taki ruch skoczek D8. Można powiedzieć, że nie bardzo mi się to posunięcie podoba. Ciekawy jestem właśnie, czy tutaj e, młody Amerykanie miał to przygotowane. E, przypuszczam, że tak, aczkolwiek e, ciężko mi w to uwierzyć, że takie ruchy istnieją. No bo jak się figura e, cofa w debiucie, no to znaczy, że coś tu może nie grać, ale to jest taki może też manewr. Szykuje się tutaj na pewno czarne po wybiciu, żeby skoczka przerzucić, i potem zagrania na przykład wieża D8 i wzmacniać atak ładnie na punkt D5 i tego pęka byśmy zdjęli tu skoczek jeszcze fajnie tego gońca sobie patrzy, więc pozycja byłaby na pewno, myślę, że ciekawa przede wszystkim. No ale po skoczek d8 goniec zagrał na g3. Pionek od razu trzasnął na c4, skoczek wybił, skoczek wybił i hetman a4. Zobaczcie, białe nieco tym ruchem pokazują według mnie, że no, pozycja może się nieco wyrównać, ale Para gońców może zostać u białych i to może być mały atut w tej pozycji. Zawsze sobie to tak rozpatruję, że te, te gońce, jak są razem, mają jakieś możliwości. Nie zawsze, oczywiście, ale myślę, że tutaj pozycja powinna być w miarę wyrównana. No i teraz ta. Czarne wybiły na C5. Przypominam, że ta partia była dla Mishry bardzo bardzo ważna. Jeżeli wygrywał tę partię, zostawał właśnie arcymistrzem, no ale wygląda na to, że tutaj dosyć remisowo się szykuje. Aczkolwiek myślę, że ocena silnika dla białych jest nieco korzystniejsza, tak minimalnie. No i po tym ruchu Hetman B6. Zobaczcie, jest A, tak jest obrona. Na 6 normalne ruchy, Hetman B3 i od razu wymiana. No, każda wymiana powoduje, że remis jest blisko. Skoczek zagrywa na C5 oczywiście. No, chcemy zbić końca. tu oczywiście też można zagrać na przykład gońcem na C2, ale już skoczek H5 jest w gotowości i tego gońca staramy się gonić e, wydaje mi się, że czarne uzyskały e, dobrą sytuację po debiucie, to znaczy wyrównały sytuację, co jest sukcesem e, oczywiście e, od razu mówię, że to jest poziom wyższy, bo na niższym poziomie minus 2 czy minus 1 może nie mieć ogromnego znaczenia dla osób początkujących ale na poziomie właśnie takim mistrza międzynarodowego czy arcy. Mistrza e, może mieć to ogromne znaczenie. Tutaj król zagrywa na E2, moi drodzy. No i co byśmy zrobili? No, tutaj skoczek wziął tego końca jednak e, i po tych ruchach wieża zagrała na D8. No tak, powiem szczerze, jeżeli mi by brakowało jakiejś normy czy dobrego miejsca i by musiał tę pozycję czarnymi wygrywać, nieco bym się stresował, gdyż nie widać tutaj widoków dobrych, żeby wygrać te pozycje. No właśnie, wieża zagrywa na D1 i skoczek E8. Ten kolejny skoczek znowu się cofa do obozu, ale to już jest uzasadnione. Otwieramy oczywiście gońca. Ten skoczek się może gdzieś tam przemanewrować w przyszłości. Nie, od razu na C7 oczywiście nie można. Wieża wybiła to na D8, wybicie nastąpiła i wie, nastąpiło wieża D1. Szybkie wymiany, moi drodzy, zobaczcie. I król D1. I teraz takie pytanie zasadnicze: czy z być gońcem na C3, jeżeli chcemy grać końcówkę. No, ja powiem szczerze, zastanowiłbym się bardzo nad tym biciem, ale chyba to nie daje rezultatu. Ciekawe, czy Magnus Carlsen jest w stanie takie końcówki wygrywać jednym czy drugim kolorem. Raczej, czarne tutaj stoją nieco lepiej. Ze względu na strukturę pionków, jaka jest. Przede wszystkim na tym skrzydle to widać gołym okiem. Dwa pionki są razem, a tu są zdublowane, więc to jest taka minimalna, powiedzmy, przewaga czarnych, minimalna, ale nie widać teraz opcji według mnie, jak to wygrywać. I skoczek wrócił na E6. Może ma plany skoczek zagrać na H5? Nie wiem. Zobaczymy, co było dalej. Król C2 i skoczek na D7. Zobaczcie, jak sprytnie ten skoczek z E8 przeszedł na D7. Jakieś tutaj opcje na C5? No coś grać trzeba przede wszystkim. Co w takich końcówkach w ogóle robić, moi drodzy? Jak grać takie końcówki? Król do centrum to jest bardzo ważne. Można też próbować wykorzystać pionki, które mogłyby pójść do centrum, ładnie zablokować gońca, i królem maszerować w tym wypadku po diagonali. F7, tutaj E6 i tak dalej. B4 zostało zagrane. F5. No właśnie, jak pionki stoją na białych polach, to myślę, że dobrze. Skoczek zagrał na B5 na pionka. A6 oczywiście. Skoczek na C7 gdzieś tam. Białe próbują coś tam szarpać, ale jest król F7, wszystko się broni i b5, również kluczowy moment według mnie, no bo trzeba sobie zdać sprawę że białe tutaj raczej myślą o remisie wynika to z posunięć to jest tylko oczywiście moje zdanie no bo po tym ruchu wymiana, prawda, ale z drugiej strony białe chcą wymieniać żeby sobie już wyprostować zdublowane piony i co zrobić czarnymi, czy wybić, czy nie no, otóż wybić można by było, ale jednak większe szanse zachowują czarne, jeżeli tego pionka jednak zostawią i zostaną zdublowane piony. Czasami, nawet jak ten pionek zginie, zobaczcie, że jeden pionek zatrzymuje te dwa, więc jeszcze powiedzmy, wszystko jest pod kontrolą. Skoczek na D5. No, i skoczek C5. Tutaj panowie sobie tak grają. Chłopaki w zasadzie, no panowie powiedzmy, i gonit zagrywa na C7. Zobaczcie, jest atak od razu na pionkę. No, A4 grać trzeba obowiązkowo. I w tym wypadku F3. Zawsze, nawet słuchajcie, mamy taką dosyć prostą końcówkę. Nawet takie przestawianie ruchów, patrzenie mniej więcej co i jak, czegoś tam zawsze nas uczy. Jasne, że jak się bardzo mocno zagłębimy. W końcówkę, w ogóle w analizę, no to da to nam więcej efektu, ale to wymaga bardzo dużo czasu, pracy, zaangażowania. No ale to nie ma nic, moi drodzy, za darmo. Król zagrywa na E6 i skoczek na C3. Moi drodzy, teraz trzeba podjąć bardzo ważną decyzję. Pytanie, czy zbić tutaj gońcem skoczka w tym wypadku. No powiem tak. Teraz ten układ jest całkiem um, kuszący, żeby to zrobić, no i właśnie to nastąpiło. Król wybił na C3 i Król D5. Wygląda pozycja bardzo obiecująca dla czarnych bardzo, z tego względu że ten pionek jest przyblokowany nie można jeść na b4, bo jest bicie w przelocie skoczek stoi wyśmienicie no i tak powiem szczerze, że jak na przykład te figury zdjąć, to król zagrywa na c5, zdejmuje pionka i w zasadzie mamy tutaj pozycję wygraną dla czarnych, ale do tych wymian to jeszcze daleko, król zagrywa na d8 no i e5, im wyżej pionem oczywiście tym lepiej walczymy o centrum mimo wszystko goniec e7 no takie strachy na lachy można powiedzieć, no bo coś grać trzeba. Tutaj E4 jest bardzo dobrym ruchem, z tego względu, że pionka ustawiamy na czarnym polu i czarne, białe musiałyby się zająć obroną tego pionka, tego punktu, a to jest zawsze punkt zaczepki dla skoczka, może skoczek na E1. Ja bym tak zagrał, bo to jest kwestia w ogóle przeliczenia, czy mamy szansę wygrać pionkówkę. Dobre, dobre liczenie na pewno tutaj da efekt. Ale nie zagłębiajmy się może w pionkówkę, tylko sprawdźmy, co było dalej w partii. Mianowicie skoczek zagrał nam. B3. No i w tej sytuacji nastąpiło h3. Mój drodzy, ale narzuca się na pewno ruch król b4. Narzuca się to posunięcie, bo chcemy wziąć piona. I jak sobie z tym dalej radzić? Otóż, zagralibyśmy tutaj skoczkiem na d2. Na przykład, jeżeli król by zbił pionka, mamy skoczek c4. Zobaczcie, tu wisi, tu wisi. I powiedzmy pogoniec g5, bo ten pionek jest bardzo ważny. Jeżeli zginąłby ten pionek, to tutaj wyrabiamy sobie wolnego piona i mamy duże szanse na przemianę. I po tym wybiciu, na przykład jak król idzie sobie na a żeby iść po tego piona, to my sobie spokojnie wracamy z kontrolą z szach. Ta pozycja jest nieco lepsza dla czarnych. Ja nie mówię, że wygrana, bo ciężko może nazywać to wygraną, ale szansa jest. I to jest ważne, że jest szansa przede wszystkim. Lepiej tutaj grać zdecydowanie tym skoczkiem, bo... Białe nie są w stanie nam zaszkodzić w tym momencie Biały goniec nie jest w stanie nam pozbijać pionków, które są na białych polach To jest ważne Tak oczywiście nie było Tak mogłoby być Przejdźmy do partii H3 Był ostatnim zagraniem I E4 wybicie, wybicie pioneczkiem Tutaj, żeby pionek miał jakieś tam szanse Król B4 I teraz skoczek zagrywa na D2 No właśnie, pionek ginie, zobaczcie ale jeszcze go nie zagrywa na f6, żeby tam trzymać z jego Ale Ten pionek generalnie nie ucieknie i chapić. No i taki ruch powiedzmy nie wiadomo po co, Cięż, też ciężko mi stwierdzić, jak grać dalej. Tutaj król po prostu wybił na 4 i król c4. Wygląda sprytnie, bo zobaczcie, czarne chcą trzymać z daleka króla za cenę pionka. Ale czy to wystarczy? Silnik ma tu zdanie, że jednak nie i ocena silnika w tym momencie tutaj według czeskom to 0,90 na plus czyli białe mają przewagę no bardzo ciekawe, stresujące tutaj na pewno dla czarnych król zagrał w tej sytuacji na A5 skoczek dał szacha i król B6 zobaczcie kolejny pionek jest do wzięcia więc jak tu czarne chcą partię wygrywać powiedzcie mi bo ja tego kompletnie nie widzę i nie rozumiem no, sprawdźmy, co było dalej. Oczywiście skoczek zagrywa na C5 broni. Goniec D4, zobaczcie, a za atakiem na skoczka. I skoczek z powrotem na B3. Sprytnie, bo jeżeli tu będzie wybicie, zbijamy gońca, pionek wybija i szybko idziemy po przemianę. Do Hetman. Goniec z powrotem na F6. No i tak naprawdę jakby skoczek tutaj wrócił, to panowie prawdopodobnie zgodziliby się na remis. Tak przypuszczam lecz to czarne muszą zwyciężyć w tej pozycji, jeżeli marzą o zostaniu arcymistrzem. Król B4. Król zbił i król zbił. Też wygląda to dosyć sprytnie. Zobaczcie, pion został więcej u białych, lecz on jeszcze nie idzie. I król jest bardziej aktywny. No ale Pozycja dalej jest mniej więcej równa. Tutaj król zagrywa na C7, król C4, król D6, oczywiście po pionki, król D3 po pionka. No i goniec G5, jedyna opcja, która broni właśnie tego piona i skoczek zagrywa na D2. No właśnie, w tej sytuacji właśnie skoczek tutaj ma opcję na jakiegoś szacha, wymiana, kto pierwszy pionkiem, ten powiedzmy wygrywa. No i teraz moi drodzy, król zagrał na E5, ale teraz musimy zrobić sobie małą odnogę, no bo wszyscy zastanawiamy się pewnie, dlaczego pionek nie zagrał na B4 i nie maszeruje tutaj do przemiany. Otóż po tym posunięciu... Należałoby zagrać królem na C4 i po takim posunięciu po prostu wybicie, ale król wędruje na D5 i już jest w zasadzie pozamiatane. Można by powiedzieć, że białe mają wygraną. Dlaczego? Zobaczcie. Bo teraz plan jest taki: idę sobie królem tutaj, odpędzam za chwilę skoczka takim manewrem. I biorę pionka. I białymi już nie przegrywam na pewno. M mam szansę na. Du na bardzo duże szanse na wygranie. Ale powiedzmy po takim ruchu, król h goniec H4, zobaczcie tutaj związanie. Ojejku, to myszki mi klikają. Nie w tę stronę. Y grozi goniec E1. No i na przykład po król C3, po tym ruchu już można się poddać, bo jest związanie. I na przykład, nie wiem, król tutaj albo tutaj, bez znaczenia, po prostu wybijamy i. Schodzimy królem i dochodzimy do przemiany. No to by była wygrana, moi drodzy, B4. To jest to posunięcie, które dałoby szansę wygrać białym. Lecz, no właśnie, lecz szachy to gra błędów i król zagrał na E3. Aczkolwiek białe nie mają tu przegranej pozycji broń. E, broń, Boże, moi drodzy, tutaj wszystko jest okej. Okay. Król E5, skoczek, zagrał na F3. Hmm. Bardzo e, sprytne posunięcie. I teraz o co chodzi? Przecież skoczek tutaj się podstawia pod pionka. Powiem tak. Jeżeli król zagrałby na f6, białe nie przegrywają absolutnie. Albo na f4, sprawdźmy. Po takim ruchu, wybicie, wybicie, król e3, pionek zasuwa. No, jeżeli idę po pionka, to ten zdąży zawsze złapać mi tego pionka, więc król f2. Tutaj pionki sobie maszerują bardzo szybko do robienia Hetmana. Powiedzmy po wybiciu, król wybija na przykład ruch taki. Wydaje się, że czarne mają duże szanse na wygranie pozycji, ale po hetman C8 nie widać tej wygranej. Taki ruch by mógł nastąpić. Tu się przyklejamy przede wszystkim do pionka i po tym ruchu, no powiedzmy, no zbić oczywiście nie możemy, bo przegrywamy automatycznie białymi, więc należałoby po tym ruchu zagrać na przykład król hetman C6, król H2 i hetman E4 z planem wybicia pionka. Jak król wraca tutaj, możemy dawać znowu szacha i grać z powrotem na E4. Pozycja jest totalnie remisowa. Mogłaby być, moi drodzy. Pionek zbił na F3, i jest to ruch przegrywający. Jest to ruch przegrywający. Dlaczego? A wydaje się, że nie. Bo zobaczcie, po wybiciu jest goniec na H4 i przecież bronie na F2. Na szczęście, czarne mają ruch G5. Zobaczcie, jedyny ruch, który daje zwycięstwo: chodzi o zyskanie tempy. Bo jak zagra goniec na G3, gramy H4. Jeżeli goniec pójdzie na F2, na jeden, król zawsze idzie po tego gońca z tempem. I pionek dostaje tutaj wolną drogę. Po tym ruchu goniec zagrał od razu na f2. Król e2. To samo by było po tym posunięciu król f1. A po takim ruchu zawsze jest pionek na g4 i wszystko się broni. Ten pionek jest zbyt wolny. Po prostu szybciej czarne doprowadzają pionka. Po b4 król zbił. b5 król zbił. b6 f2 b7. I Hetman. Moi drodzy, białe się poddały z prostego powodu, bo po Hetmana jest szach, i zdejmujemy tutaj Hetmana na B8. Um, no cóż mogę powiedzieć? Powiem tak. Wielkie gratulacje. No, partia nie była taka jednostronna, jak widać, i to czarne mogłyby tutaj przegrać partię, ale te błędy, no, jak widać, są, były i będą. Gratulujemy najmłodszemu w historii arcymistrzowi. Życzymy sukcesów. Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się serdecznie. Cześć.